Siemeczku, ja jestem PPTM Games, witam was w Storage Fanty Simulator. Kontynuujemy rozgrywaczkę, lecimy sobie dalej. Co, jest późno, idziemy się kimnąć. Odcinek, można powiedzieć, nagrywam w tym samym momencie, znaczy, no, zacząłem od tego momentu, na którym skończyliśmy poprzedni. I tak, że będziemy się na tym skupiać, więc żeby nie było później lipy, więc troszeczkę kodowanie jest obciążone, ale spokojnie, myślę, że na spokojnie jakoś sobie wszystko ogarniemy w późniejszym czasie. Na razie ogrywamy, na razie jest wszystko coś gram, coś ogarnięte. Na początku odcinka zostawienia apeczki, tylko jak komentarza i życzę miłego oglądania, tak sobie. Zobra, lecimy. Nawet FPS-ów jest sporo, więc to powinno być dobrze, ale nie wiem, czemu są gotowania obciążone. Może po prostu nie daje rady. Dobra, zysk $500. No, już mamy tego zysku naprawdę dość fajnie. Dobra, idziemy sprawdzić na przykład aukcję. Nadchodzi. Dobra, zarejestruj się. Aukcje. Mamy tu blisko tą aukcję. To jest na szczęście bardzo dla mnie przydatna informacja. No więc lecimy, zobaczymy. Co tam może być ciekawego? Czy coś będzie naprawdę konkretnego, czy nie? Ogólnie mam nadzieję, że za dwa odcinki, tak? Dwa odcinki, czyli na sobotę, potem może niedzielę, zobaczymy jak to wyjdzie finalnie. Będzie. Mam daleko, dobra. Przynajmniej trochę bliżej, ale niestety nie. Będzie troszeczkę może nie lepsza jakość, ale lepszy dźwięk. Ponieważ postanowiłem zainwestować w nowy, lepszy mikrofon, który mam nadzieję będzie dostarczał lekko lepszego brzmienia, lepszej jakości dźwięku właśnie do waszych odbiorników tak zwanych, czyli komputerów, czy zarówno telefonów, tabletów i tak dalej. Więc zobaczymy, czy to będzie, co przełoży się na lepszy efekt dźwiękowy. No bo aktualnie mam mikrofon, to mam jakiegoś tam, jak to się mówi, zakszona. Mikrofon za, nie wiem, 60 zł, 50-60 zł. Teraz zainwestowałem za 150. Nie chcę mi mówić jak dokładnie, bo będę nazwy. Ale myślę, że będzie, no, chyba sumarycznie będzie lepszy niż ten. Mam, bo ja na tego nie narzekam. Ten oczywiście zostanie. W razie czego będzie używany. Czekajcie, czy mogę sobie to zankować? Mogę. Będzie w razie czego używany, bo to wiadomo. To nie ma co mówić, że ten jest zły, tylko po prostu chcę troszeczkę lepszą jakość chować dźwięku, bo na razie co do komputera ma w planach, ale myślę, czy kupywać gotową, raczej gotową, no wiecie, jednostkę całą, kartą graficzną, czy mam po prostu kupować procesor i wszystkie inne wszystkie elementy oddzielnie, czy zarówno kupić bazę właśnie, a później przełożyć kartę z aktualnego komputera do nowej jednostki. To tylko mam zagwozdkę. Ale na razie o tej zagwozdce wam nie będę mówił, bo sam jeszcze dokładnie mówię, nie wiem jak to finalnie wyjdzie, więc gdzie ma co tutaj gdybać, jak to będzie wyglądało. Dobra, my za dużo takich rzeczy to nie mamy, jakieś skrzynie, mam dwie skrzynie, które są chyba zamknięte, które nie będą chyba dla mnie zbyt spektakularnym zakupem, no ale nawet po dedyku, digit. Dobra, okay. Więc zobaczymy jak to wyjdzie na nie w późniejszym czasie. Na kurwa się dobrze wziąłem teraz. Bardzo trochę przedobrzyłem, no ale dobra, zobaczymy.
56. To jest nawet minusowa sprzedaż, dobra. Pewnie coś rzadkiego pewnie będzie? Nie. Czekajcie. Minusowa sprzedaż, natychmiastowa sprzedaż. Komoda. Wyjkłem. Czekajcie, tutaj nie mogę. Tutaj nie mogę. To jest oczywiście zamknięte. Ojojoj, z tymi zamknięciami to jest troszeczkę, no, nieciekawie. Nie było. Jeśli mam coś ciekawego, to będzie raczej to jakiś tam rzecz, którą raczej nie będę mógł sprzedać. Takie mam wrażenie, więc to może być trochę lipa, ale no, trudno. Mam nadzieję tylko, że się... czekajcie, ja bym to trudno nie położył tutaj. Podejdziemy sobie trochę bliżej. I będziemy sobie to wszystko ładować. Będziemy jakieś tutaj... Ja nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa ten gościu, co sprawdza, ile dane rzeczy jest warta w danym sklepie. Nie no, ma je tylko jakieś tam, jakoś to się inaczej gada. Nie chcę teraz gadywać nazw, bo nie chcę palnąć głupoty, a zamiast moje szczęście to mi popierdolną głupotę taką, żebyście się chyba, żebym puszczali śmiechu, więc... Na ekspertyzę, o. Ekspertyza czy coś jakiego. Ale nie wiem dokładnie jak to się nazywa, więc mówię, nie chcę balnąć głupoty, więc dokładnie nie mówię, co tak się dokładnie nazywa. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś będzie taka rzecz, taka osoba, która by tu mogła mi tutaj doradzić. Pod tym względem, nie wiem. Zobaczymy. Będziemy zaraz po sobie jechać. Jakiś tutaj Lombard inny będzie, coś, żeby po prostu... Też nie kursować, nie wiadomo ile tutaj czasu, bo czas tutaj to właśnie jest pieniądz, a tego pieniądza wiadomo na razie dużo nie mamy, bo teraz wydaliśmy no 280, więc tutaj nie jest jakoś tutaj za dużo finansowo. Czekajcie, czy mi ta komoda wyjdzie, kuźwa. Jaka to komoda wezmę? Czekajcie, tak. Nie. Kacieka tak wziął. No tego grilla, czy tam to się nazywa, tam chciałem postawić, ale nie wiem czy to wypali. To też nie powinno. O, to takie coś. Czekajcie, wszystko wziął. Ma wszystko, no i dobra, zobaczmy teraz mapkę, czy coś mam jakieś tutaj. Czekajcie, na szybkości patrzcie jak tam gdzieś się nazywał, to jest ten Lombard. To jest domy Lombard, dobra. Te mamy Lombard, mamy nie tutaj, chociaż tutaj coś widzę, że jest tak prosto. Więc zobaczmy, może tam coś ogarniemy. By też nie kusować, nie wiadomo ile kilometrów, bo to jest strata pieniędzy. Poczekajcie, tylko że ja teraz mówię znalazł, tam coś było, ale nie wiem co. Czekaj. Komis, kup coś. Czekajcie, tu coś mi nie pasi, ale nie chcę zgadywać. Tu mi pokazuje niby. To jest niby aukcje, tak? To nie. Widzicie? Także ma nagrywać, że się nie przygotował. No ale to jest Lombard, z tego co mi się zdaje. No to tutaj co jest też. Są jakiś domek, można sobie kupić. Czekajcie, jaka sobie zaznaczy tę drogę? Kurwa, pieta! Tę drogę zaznaczasz i zapijem. Do domu, co? Właśnie? Zobaczymy, tam może jakiś Lombardu nie będzie, bo nie chce mi się kursować. Znaczy, chyba by było głupotą, żeby tam kursować, co nie? Może to jest tak kurwa zrobione właśnie, żeby kursować. No ale to też bez sensu. To jest tu. Czekajcie, czy tu naprawdę nie ma żadnego kurna jakiegoś Lombardu? Innego? Tylko to jest ten jeden tam na tym sklepie. Ale tutaj to mi trochę rozwala. Tu coś jest, ale ja nie wiem, czy z tej strony można przyjechać.
Dobra, jest. Tylko z tej strony, dobra? Więc się wracamy po autko. My to zajeżdżamy z tej strony, dobra? Już wiadomo gdzie, co, jak i dlaczego. I tutaj mi już bardzo to zadowala, że jednak nie może go zobaczyć tyle kilometrów. I myślę, że tutaj będzie troszeczkę lepiej to zrobione. Czy lepiej? Mam nadzieję, że trochę wartościowsze te rzeczy będą jakoś ten gościu. No da mi trochę lepszą cenę mimo wszystko, ale tutaj to wiadomo, że to jest tylko zarobek mój. Ja się tylko nazywam plecy i tak dalej. Z tego mogę dużo tego nie zarobić. Teraz tak, pytanie jeszcze jedno. Jeśli proszę Państwa, mamy tutaj. To co to jest? Idziemy tam zobaczymy co to jest. Ale chcę właśnie zobaczyć, czy ja mogę gdzieś tę skrzynię otworzyć i tak dalej, żeby po prostu wiedzieć, czy komuś tę ekspertyzę prowadzić, o. Jakaś galeria. O co chodzi z tą galerią? To ja kurwa nie mam pojęcia, bo tu jeszcze nie byłem. Bingo! Kurwa, 12 godzin chyba. Ej, to mogę takie rzeczy robić. Dobra, to jest. Aha! Patrzcie, to już jest przemina dobra. Czyli to już wiem, że w końcu znalazłem osobę, która może zajmować się takimi rzeczami. Teraz tutaj. Przejdźmy się, zobaczmy, pozwiedzajmy po części. Takie rzeczy, bo no jestem ciekaw, co gdzie może być. Skoro tutaj mamy tego eksperta, tak powiem, będę mówił, do spraw nie wiem, antyków czy innych takich rzeczy, no to jak najbardziej dla mnie jest to na plus. To gdzieś było, tylko teraz nie wiem gdzie. Tu coś jest, ale tutaj jakieś remonty, nie remonty. Tutaj z tej strony też nic nie ma. Nie wiem. Na sprzedaż. Farmaceuta. Florent. Sej. Co to jest? Co, czy mogę to kupić? Znaczy chyba tego nie da się kupić. Gacie, co mam teraz w tablecie, bo coś tu przyszło. Tu też udało się otworzyć. No dobra, dalej co możemy jeszcze zobaczyć? Słuchajcie, mamy odcinek zwiedzania, co to można powiedzieć. Ja się muszę nauczyć tej mapki, gdzie co jest, kto jest, żebym po prostu wiedział to na przyszłość. Żeby też nie jeździł jak idiota po danej mapie i sprawdzał wszystkiego po kolei, bo nie chodzi mi o to, żebym takie rzeczy robił. Po prostu żebym wiedział, o co tu komand. Co to jest? Ratownika, godzina odpadzie. ES. Aha, to jest niby teoretycznie kolejny ekspert? Tak to można powiedzieć? Gacie, bo tu jest tak, a czy coś jeszcze będziemy mieli więcej tutaj? Tu coś jest, my tu jeszcze podjedziemy. Kolejny ekspert tutaj. O, zliczało się jeden, drugi wyjechał, dobra. Nie mam pytań. Co, gdzie, jak? A tam teraz chyba kłódki otwierają, co? Nie wiem, żebym kurwa pojechał, wiedział gdzie on razie po tą skrzynkę, ty. Żeby teraz kminie. Dobra, to coś jest, tylko teraz chyba nie z tej strony zajechałem. Więc musimy chyba zajechać chyba z tej strony. Z tej strony nie zajedziemy. Czekajcie, co tu jest? A, zamki, dobra. Widzicie? No dobrze się tutaj dawiło.
ten sam gościu blokuje 2 godziny. Dobra, więc tutaj nie jest źle. Czekajcie, bo teraz tak, żebym ja wiedział, bo tutaj otworzyłem tutaj tą ekspertyza. Niektórych rzeczy, tutaj też jest jakaś ekspertyza. Prawdopodobnie. Dlatego muszę zobaczyć, co i jak. Pozwiedzam, zobaczę i sprawdzę to wszystko. W późniejszym czasie no nie modlać się jak on na światło, jak to się mówi. Tylko żeby to lepiej było funkcjonować. Czekajcie sekundę. Znaczy nie samochód niech sobie jedzie, a ja sobie zobaczę jedną ważną rzecz. Dobra, widzę, że to jestem w ogóle na maksimie wszystkiego tutaj, bo widzę, że to na ten storage hunter simulator to on mówi tak kompa, że to karta graficzna będzie, a to będzie wina procesora właśnie. Więc tutaj dobrze wiedzieć, w razie czego to już wiem, co będę musiał kupić, czyli podstawkę całą ewentualnego tutaj przebudowy. Dobra. Proszę mi, proszę budowę. Aukcje w ciemno. To specjalna aukcja, których nie wiesz, co... Nie, proszę, nie wiesz, a co... Czy to jeszcze na sobie kończę, chyba. Kurwa, aukcje w ciemno, ej! To już mi się podoba, jeśli takie coś jest. Zajebiście. Dobra, teraz tylko chcę zobaczyć, gdzie mamy aukcję. To jest tak, Village Main. Pojedziemy tutaj na Village. Na licytację. Na wojnę magazynową dalej. Dobra. Jakby kupić kontener. No? Myślę, że zostanę, powiedzmy, pseudo-królową. Ja wiadomo, mam kopitą, można powiedzieć, królową, tak? Ale królem tego wszystkiego, całego biznesu. Poczekajcie, no teraz dobrze, to ja w ogóle jadę. Dobrze, dobra. Powiem szczerze, że jeszcze trochę zaczynam wątpić swoje tej... Prawdę, teraz półtora, kurwa, kilometra. Czekajcie, teraz tam chciałem jeszcze dojechać do tej kobity. Żebym pojechał to odebrał. Zobaczyć tam, co w ogóle jest zweryfikowane i stwierdzone, czy coś z tego zrobimy. Gdzie on po prostu też skupuje takie rzeczy. Bo tutaj to też jest ciekawe, bo ja o tym jeszcze, tego jeszcze nie wiemy. Znaczy, może wy wiecie, bo może oglądaliście o kogoś. Ale ja niestety tego jeszcze nie wiem. Kurwa, jak to było? Z drugiej strony? Dobrze mówię? Dokładnie, z drugiej strony to było chyba. Nie, kurwa. Przejechałem, kurwa, mać. Na pół paliwa z boku spaliłem. Pół baku paliwa. To niedobrze. To jest tak. Czekajcie, tu. Dobra. Wstawić byle jak, byle stał. Dwa. Wiedziałem, że się pojebie. Tutaj. To jest putówka jakaś, dobra. No ba się jebę, ale już mniej więcej wiem, co jest. Dobra. To do ślusarza zapierdzielaj, człowieku. Ja tu się teraz pogubiłem, gdzie mam w ogóle jechać. Kurwa. Że to chyba ciekawy, kurwa, farmingowa nie nagrywa, bo człowiek się, kurwa, gubi, gdzie ma jechać. Dobry zjaj. Gdzie to było? Z drugiej strony? No bez jaj, kurwa. Ej, no teraz to jestem...
Tutaj. Tyk. Dobra, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest i co my z tego zrobimy. No, my to wyładowaliśmy, dobra. Rzadkie. $210. No to tu nie źle. A teraz jeszcze trzeba się cofnąć do... Tutaj. Tutaj, tylko jeszcze chciałem jechać ten jedną licytację, którą kupiliśmy, ale podejrzewam, że ona już przypadła. No, będzie ciekawie. No to $210, czyli już mamy kuna 1700. Więc tu już jest naprawdę fajna sprawa. Tylko, że do podłączania do miasta trzeba jakiś chyba szybszy samochód, bo ten to jest trochę przylichy. 60 mil na godzinę. Strasznie to jest wolne, to nie? Ale wiadomo, ale przy takich środek transportu jak żaden, tak? Tak, otworzyłeś. Pokaż mnie to. Przepraszam. Gdzie ty to masz? Gdzie ty to masz? Kurwa, rzadki. Kurwa, co jest tym rzadkim kurwa? To co, trzeba zamknąć. Trzeba zamknąć skrzynię i tam zabić do tej kobity. Tylko jeszcze na tą aukcję trzeba by się przydało jechać, co nie? Najem przód. Nie, aukcja już poszła się jebać, dobra. Ta kobitka była, poczekajcie, to był jakiś antyk, czy podejrzewam, że to będzie tu. Powrotem, co? Tak mi się zdaje, ale może się, mogę się mylić, bo to jest Kelly, taki bardziej zabytek, coś w tym stylu. Zdaje mi się, że jak najbardziej to u tej kobitki, co? Trzeba jej załatwić, a czy to się uda? To nie wiem. 3 godziny, więc tutaj w ogóle widzę, że troszeczkę jakieś inne miasto, to jest część inna miasta, tu jest druga część miasta. Tutaj nie wiadomo, gdzie co uderzać, bo troszeczkę jest to niby małe miasto, patrząc na to wszystko, ale jest strasznie rozbudowane. Dobra, normalnie jak po Autosave Live'ie. Tutaj muszę w końcu znowu poprowadzić z tymi, bo powiem szczerze, że już troszeczkę mnie dobija, że troszeczkę streama nie było. Ale wiadomo, że teraz mamy takie, a nie inne sytuacje. Nagrywamy teraz dość po 2 odcinki dziennie. To też ma swoje przełożenie, by nie było. Rzadki, teraz 3 godziny weryfikacji, $30. No dobra, czy ja mogę gdzieś tutaj coś załatwić, coś się kimnąć? Znaczy to wątpię, co? Czy tu mogę... Nie. Nie mogę chyba takich rzeczy zrobić. Troszeczkę słabo, bo nie chcę mi się raczej jechać teraz godzina, mógłbym teoretycznie poczekać, ale 3 godziny to jest strasznie długo. Mimo wszystko, a jeździć tak trochę bez celu, też to się nie opłaca, chociaż tu widzę jakiś domek jest, czy tam coś będę mógł... Słuchajcie, bo tu jest domek. Zobaczmy te domki. Jak jeździmy, to zobaczmy jeszcze te domki, może jakiś domek będziemy mógł wynająć. Mamy tutaj prestiżowym mieście. No zobaczyć. Tam pozwiedzać trzeba, zobaczyć. Dobra, to jest ten domek, który pokazują. Czy to jest ten, czy to jest ten następny, bo tutaj to też jest... Też jest zasadnicza sprawa. To jest w Polsce i to jest ten. Ale tego nie mogę kliknąć. Czyli chyba ten jeszcze nie jest odblokowany. Czyli pewnie jakoś automatycznie trzeba będzie poczekać, odblokować. To wszystko. Czekajcie, gdzie coś jeszcze mamy tutaj? Tu coś jeszcze mamy, a to jest chyba ta licytacja, co byliśmy. Czekajcie, czy coś tu jeszcze dalej jest? Nie. Lombard.
jeszcze wojny magazynowe są. Zobaczmy tutaj jeszcze. Mamy czas, bo czekamy aż otworzymy tą, aż sprawdzimy ten dany obiekt. Więc teraz sobie na spokojnie to wszystko ogarniemy. Plus blues i łyżeczki. Więc na spokojnie. Teraz tylko trzeba ogarnąć. Ale pozwracajmy sobie, czekajcie. Ktoś jest. Pawn Shop. Co tutaj kolego masz? Pawn Shop. Jest ten kościół, co? Dobra, czy tutaj to jest definitywnie ten gościu z sprzedażami, tak? Tak. Dobrze, czyli mam 1741 dolarów teraz na koncie. Teraz tam to weryfikacja, to wszystko, zobaczymy czy to... No to jeszcze chwila czasu, jakby nie było, więc troszeczkę no nie ma co teraz zbytnio robić, no nic się kimnąć. Fajnie, ale czy jest sens? Pójdę tu wracać, tu jest jeszcze widzę auta. Pozwiedzajmy, pospatrzmy. Aha, dobra. Nie wiem co się odjebało, bo ja w tym chwili nie uderzyłem, co? Ej, no nie aż bez jaj. Nie, bo to jest adio. Ej, no kurwa, no bez jaj, że coś... A co mam teraz kurwa zrobić? Blokuj. A gdzie mnie to kurwa zaraz spanowało? Ej, no bez ja, gdzieś tam je kurwa zespawnowali. Ja pierdolę, naprawdę. Oj, 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 to niedobrze. No ten to zespawnuje mi ten samochód. No właśnie, poczekajcie, jak pójdę do samochodu, nie zespawnuje mi samochodu. Można powiedzieć? Ciekaw. No, zobaczcie, nie mogę teraz zrobić, ale jak wezmę... Dobra, spoczko. Teraz spawnować, mogę sobie tak zrobić. Spawnować sobie. Samochody mogę sobie spawnować się samochodem. Dobra. Bo teraz nie wiem, czy to w ogóle jest sens mi się kimać. Jest 9 godzina, teraz tam prawie dojadę, przyjadę i to wszystko trochę czasu zejdzie. I tak sobie tak minie wszystko. No. Czy ja teraz tam... Kombinować to nie. No młodeczki, ja będę się myślał, ale w dzisiejszym odcinku byłby to na tyle. Jeśli taki odcinek by się spodobał, to zróbcie komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.